dzień dobry, witamy Was w nowym vlogu i witamy Was o poranku. Także wstajemy i zapraszamy Was na taką naszą rutynę. Dużo osób o to pyta, ja nie lubię tego słowa rutyna, bo poranki z dzieckiem są za każdym razem trochę inne. Ale jest kilka elementów spójnych, więc dzisiaj się nimi zajmiemy. Także budzimy się. Mikołaj oczywiście jak to dziecko w pełnej energii. Ja bym chciała tak z samego rana mieć tyle wszystkiego. Co bierzesz tego misia? Gdzie z tym misiem? Mi go dajesz? Dobrze, dziękuję. A czemu ściągasz te misie wszystkie? Misie chcą być ściągnięte? Bierzemy się, Miki? Mama, będziecie ubierać? Chodź. Dobra, dzięki. Tata. No tak. Tata też ma przyjść i idę. Idziemy wszyscy razem. A ty będziesz teraz jeździł? Teraz się przebieramy. O! Ktoś tu uderzył. Kto zrobił ziu? Ziu. Mikołaj, wrzucisz to do kosza na pranie? No, gdzie jest kosz na pranie? Tu! Tak, to idź rzuć. Brudne ubranko. Aha, musisz zrobić ziu. Dobra, to biegnij, zrobimy ziu. Tak? I do kosza. No, ty no, też. Do kosza na pranie teraz. I dawaj do kosza, szybko. Raz, dwa, trzy. Do tamtego, do tamtego. Ty, ej. Tamtego, kolej, Mikołaj. Nie tu. Tu są brudne pampury. Tamten. Tak jest! Musimy go otworzyć. Pięknie. Rzucamy. Brawo! Teraz tego to zanieś go tam. Ach, mama też robi ziu. Oj. Jeżeli ktoś Wam wmówił, że rutyna z dzieckiem, znaczy poranki z dzieckiem, jakkolwiek są identyczne, to kłamał. Nie da się. Wszystko zależy też od humoru dziecka. No właśnie. Gdzie wytrzemy? Gdzie są rączki? Piątka! Piątka? Idziemy na dół? A pościelone łóżko jest? Tak. Wcale nie! Pościelone łóżko jest? Pościelimy łóżko. To mama pościeli. Bierzesz Binga? Bim. No. Jest Bim? Idziemy na dół? Tak, jak już Bim jest, to wszystko jest. Idziemy na dół. Tak, Opa. Bim. Tak, Bim jest. 'Cause you're here for a moment, you give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment, you give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment, you give all you got, give all you got for love. Było parę razy ziół, nie? Poranne ćwiczenia. Ziół było. No, mama poćwiczyła na pewno. Dobra, ja się zabieram za robienie śniadania. Dzisiaj mam pewien pomysł, ponieważ Mikołaj ma fazę na banany. Z racji, że wszyscy głodni, to ja robię śniadanie. I jak słyszycie, tutaj nie ma czasu. Także ogarnę to i wrócę do Was. Wyrzutnia na banany tu jest teraz. Film jest stworzony z Pulse Kids, który leci na paśmie Pulse 2. Który leci na paśmie Pulse 2. I to, co Mikołaj trzyma, to taki...
Planer na poranki. Mikołaj będzie patrzył na... Bim! Mikołaj czeka tylko na jeden element tego poranka. Natomiast poranki bywają trudne, szczególnie gdy dziecko jest coraz starsze, ponieważ ma swoje humorki i tak dalej. I trzeba go jakoś zaangażować, zmotywować do tego, aby zrobić kilka rzeczy, jak umycie zębów, jak pościelenie łóżka i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy, mogę na chwilkę? Dobra, dziękuję. Puls Kids daje wam gotową listę, na której możecie odznaczać rzeczy, które wykonaliście danego poranka. To jest mega motywujące dla dziecka. Dla rodzica też, może nie do końca motywujące, ale przy okazji lecimy i o niczym nie zapomnimy. I my już ubraliśmy się, pościeliśmy łóżko, parę razy zrobiliśmy ziół, więc poranne ćwiczenia też zaliczyłam. Teraz robimy śniadanie i wiecie, tu jest tak, że dziecko ma jakieś obowiązki, że trzeba umyć zęby, których tak nie do końca lubimy myć zęby, no nie? Natomiast mamy tutaj też oglądanie bajek, ulubionych bajek dziecka, więc coś za coś, no nie? Troszeczkę tak to wygląda, że kochanie, najpierw się ubierzemy, zjemy śniadanko i tak dalej, a potem obejrzymy twoją ulubioną bajkę. Fajna sprawa, żeby ten poranek płynął, a nie szedł jak po grudzie, więc super. My aktualnie kończymy śniadanie, Mikołaj wsuwa je z prędkością światła. Dobre śniadanko? Dajecie zwykły serek, czy tam jogurt naturalny, do tego wkrajacie różne owoce, trochę płatków, które są fajne dla dziecka i może sobie je łatwo jeść, czy to będą płatki owsiane, czy to będą takie właśnie dmuchany ryż, czy cokolwiek. A dziecko ma różne rzeczy, które sobie może powybierać, uczyć się też jeść, bo łatwo, ten jogurt klei wszystko do łyżeczki i łatwiej dziecku jest trzymać to wszystko na łyżeczce, no, albo jeść po prostu rękami, no bo to też jest fajne, no nie? Dobre? Ja tak zawsze mówię, że wiecie, te bajki to tam każdy rodzic, który jeszcze nie ma dziecka, wiecie o co chodzi, ja bajek nie będę puszczać, absolutnie nie będę puszczać. I życie weryfikuje, że uwierzcie mi, każdy z was zmieni na ten temat zdanie i bajki są super. Jeżeli to są dobre bajki, jeżeli te bajki uczą, jeżeli te bajki pomagają rodzicowi uczyć dziecko, jeżeli te bajki na chwilę zajmą wasze dziecko, gdy wy chociażby robicie śniadanie, chcecie umyć zęby rano, po prostu swoje własne, fajnie mieć taką rezerwę, żeby mieć te 5 minut, żeby coś porobić. Ale ja oczywiście rekomenduję, żeby bajki oglądać razem z dzieckiem i uczyć się razem z dzieckiem. I zaraz wam pokażemy te bajki, które u nas super się sprawdzają i które według nas też fajnie wdrożyć w wasze poranki. Także my teraz idziemy jeść i później przejdziemy dalej. To wam powiem co i jak. O co chodzi mi z tymi bajkami, bo to jest ważna informacja i wydaje mi się, że wiele osób, które uważa, że teraz bajek absolutnie nie wolno puszczać, zmieni zdanie. Mikołaj, auta damy do myjni, tak? Mhm. Tak, tak, do tej zmywarki, dokładnie. O co to było? Oje. To jest czołem. Idziemy umyć autka, tak? Auta. Żeby były czyste. Auta muszą być czyste. Auta do myjni. Są. Po śniadaniu. Jestem brudna? Nie miałam czasu w tym. Śliczna. I teraz, gdy już cała gimnastyka pod tytułem śniadanie i wszystko jest ogarnięte, to bajka nie jest tak do końca dla dziecka, tylko dla rodzica, żeby chwilę odetchnął i na przykład wypił sobie kawę na spokojnie. Pierwsza bajka, która leci od 7:05 i lecą dwa odcinki, to Blaze i Mega Maszyny. I to są auta, więc każdy chłopczyk, który ma taką fazę na autka, czy tam dziewczynka jak Mikołaj, będzie mega szczęśliwy. Co fajne, bajka uczy, bo uczy liczyć, pokazuje, że tam na przykład, nie wiem, trzeba trzy koła zębate gdzieś tam znaleźć, trzeba ich poszukać, więc to jest bajka, która angażuje dziecko i rodzica. Więc jeżeli chcecie w ten sposób też zachęcić dziecko do nauki,
kawałki, to wydaje mi się, że taka bajka będzie świetnym rozwiązaniem. Jeżeli na przykład no, takie książeczki jakby nie wchodzą za bardzo i szukacie też dodatkowej alternatywy. No bo wiadomo, że można liczyć patyczki, można liczyć wiele, wiele rzeczy. Natomiast jeżeli możemy się uczyć w trakcie oglądania bajki, a nie jest to tylko i wyłącznie zwykłe oglądanie bajki, no to super. A jeżeli w tej bajce są jeszcze ulubieni bohaterowie dziecka, no to czego chcieć więcej? Uczą trochę fizyki i takich rzeczy, że na przykład teraz tu jakiś wazon chcą przewrócić i był za słaby, więc musiałby sobie założyć na samochód, żeby być cięższy. No, uczy liczb. No. No nie? Tak. Wcześniej nie dał rady. I widzicie, ona, też ta bajka daje czas, żeby przedyskutować to z dzieckiem, no nie? Żeby wytłumaczyć i tak dalej. Fajnie, bo uczy wielu rzeczy. A jak doskonale wiemy, dzieci z bajek biorą naprawdę mega dużo. My widzimy po Mikołaju, jak ogląda Binga, to on wie, że na przykład ciuchcia robi ciu. Wiadomo, że temu się też... To też, o, ciu, ciu, tak jest. Wiadomo, że Mikołajowi mówimy to na bieżąco, ale na przykład on nie widział pociągu, wiecie, normalnie, jakoś tak się nie złożyło, żeby widział pociąg. I widzi to też w bajce. Więc dzieci przez bajki poznają świat, czy tego chcecie, czy nie. I zamiast mówić, że o, absolutnie bajek nie, to wybierzcie wy te bajki. Skontrolujcie to, oglądnijcie kilka bajek i zobaczycie, czy te bajki będą wam pomagać w wychowaniu, czy wręcz przeciwnie. No i tutaj akurat te trzy, które wam pokażemy, zdecydowanie pomagają, a jak wiecie, jedna z nich to po prostu u nas jest totalny hit. I super, i wypuść autko, no. Jest. Tata złapał! Film podniosłeś! Super, jeszcze raz zrobimy tak samo. No, i tutaj podnieś. Jest! Pięknie! Op. Trzeba umyć zęby. Ale przecież się bawimy. Tata nie chce jeszcze myć zębów. Tata nie. Najlepsze, że ja muszę zmuszać dwóch facetów do mycia zębów. Może nie zmuszać, ale przypominać. Patenty na mycie zębów. Wiadomo, że można to robić, żeby nie powiedzieć brzydko, na siłę. Ale warto szukać innych rozwiązań. Czasami puszczenie bajki się sprawdza, czasami zróbcie to inaczej, w salonie, nie musi to być w łazience. Czasami sprawdza się, że będziecie wszyscy razem myć zęby. A czasami sprawdza się taka opcja, jaką pokażę wam teraz. Może u was też będzie okej. Popatrz, Bing będzie ci mył ząbki. Ale daj mi, daj Bingowi. Popatrz, Bing będzie płakał. Jeszcze wczoraj się sprawdzało, nie? Zaczekajmy, daj mi chwilę. Mikołaj! No może sam sobie umyję ząbki. Sam chcesz umyć ząbki? Dobra, to najpierw umyj sam ząbki, a potem mama ci trochę umyje, co? Jest też tak, super. Że... Super! Ale umiesz myć ząbki. Wiadomo, że to trochę trzeba potem poprawić. Co tu zrobiłeś? Tak myjesz? Porządka. A jak robi kaczuszka, Mikołaj? Kwa, kwa. Kwa, kwa. I uwaga, otwieramy. Jak robi to autko? Ijo, ijo. Zgadza się. Teraz ty. Mama. I teraz Mikołaj. Dzięki, dzięki, dzięki. Patenty na mycie zębów to nie jeden patent, bo każdego dnia coś innego się sprawdza. No nic nie zrobimy, no zęby trzeba umyć, koniec, kropka. Także my tutaj wam przedstawiamy kilka różnych patentów. Właśnie oberwałam szczoteczką.
I mamy nadzieję, że wam się któryś sprawdzi. A jeżeli macie swój, to też napiszcie w komentarzu. Mega to będzie przydatne, bo powoli jakby rodzic jest bardzo kreatywną osobą, natomiast w pewnym momencie ma taki regres twórczy. Także chętnie posłuchamy, jak wy się bawicie podczas mycia zębów i jakie są wasze patenty, to się nimi podzielcie, bo to się bardzo przyda w gorsze dni. Jeżeli ktokolwiek, komukolwiek, kiedykolwiek powiedział, że dzień z dzieckiem albo bycie w domu z dzieckiem jest łatwe, to trzeba mu powiedzieć, że chyba nigdy nie był w domu sam cały dzień z dzieckiem. Wiadomo, że są takie dni, gdzie właściwie jest luksus, no nie? Macie full czasu dla siebie i dziecko ma świetny dzień i tak dalej. Ale są też takie dni, gdzie tego czasu nie ma, żeby się po dupie podrapać, za przeproszeniem. I jeszcze jak na przykład, nie wiem, bo to często właśnie mi piszecie, że jest taka sytuacja, że mąż wraca z pracy i mówi: o, ty przecież nic nie robiłaś, tylko w domu z dzieckiem siedziałaś. No chyba nie ma nic gorszego dla matki niż taki tekst usłyszeć. Także panowie, jeżeli kiedykolwiek wyszło z waszych ust coś takiego do swojej żony, partnerki, to idźcie ją teraz przeprosić. Po prostu. Albo jeszcze inną opcję mam dla was. Zostańcie na przykład w sobotę z dzieckiem, gdy nie macie pracy, i niech wasza żona zrobi sobie dzień poza domem, a wy zostaniecie sami z dzieckiem. Zobaczymy, czy dalej będziecie uważać, że to jest taki pikuś. Tylko pamiętajcie, że dziecku trzeba zrobić obiad, umyć zęby. To nie jest dzień z tatą i wiecie, nic nie robimy, no nie? Tylko zróbcie całą listę tych rzeczy, chociażby tą, którą, która była wcześniej. Zróbcie całą tą listę po kolei z waszym dzieckiem, a mama niech ma wolne. Może coś takiego ciekawego. Ja to mówię tylko do osób, które mają jakiś problem, że to jest takie wielkie nic. I właściwie każdy głupi to potrafi. Chciałabym zobaczyć, jak każdy głupi potrafi uspokoić wściekłe dziecko, rozjuszone. Nigdy nie mówimy takich rzeczy, bo to po prostu jest przykre. Korzystając z okazji, że Marta jest z Mikołajem, zakupimy mu skarbiak w Santiago, jak w bajce Santiago. Zrobimy X-a z patyczków, położymy na trawie, ja tam zakopię dla niego takie złote monety i będzie mógł sobie je poszukać, no nie? Tak więc teraz zrobimy sobie X-a, sznurkiem to zwiążę, sobie przygotowałem sznurek, żeby to się trzymało. I tego X-a będzie szukał Mikołaj po ogrodzie. I tam pod ziemią będzie miał niespodziankę. Wszystko schowaliśmy do takiego pudełeczka, które mieliśmy. To pudełeczko teraz zakopię. W środku są te monety. Później na górę, na trawę, w tym miejscu, gdzie to będzie zakopane, położymy tego X-a i powiem Mikołaj, żeby szukał i będzie odkopywał. Sypię mu to wszystko w takiej ziemi ogrodowej, żeby mu było łatwiej kopać, no bo tutaj, jak widzicie, bardzo dużo gliny, miałby trudność to wykopać, więc najlepiej będzie to zrobić w ten sposób, że po prostu nasypiemy takiej delikatnej ziemi. Odciąłem taki kawałek tutaj trawy, żeby to wszystko tutaj przykryć, żeby tego nie było tak od razu widać, no nie? Uzupełnimy to teraz pudełeczkiem i tą ziemią. Tak, pudełko do środka. Przykrywamy ziemią. Wszystko pięknie przykryte. Zakrywamy tym kawałkiem trawy. Teraz na to X. I jak znajdzie Mikołaj X-a, będzie mógł tutaj kopać. Damy mu łopateczkę i zobaczymy, czy uda mu się to wszystko wydobyć. Mikołaj, zaraz będzie Santiago z mórz. Kolejna część programu to Santiago z mórz. Zaczyna się od 8, tutaj dodaję, bo nie pamiętam. Ten czas tak leci. Pięknie! Ale ty jesteś super kapitan. Mama zakłada. To jest bajka, która fajnie rozwija ciekawość dziecka do świata. To na takie nastawienie, na takie przygody. I właśnie ze względu na te przygody mamy dla Mikołaja pewną przygodę, tak Mikołaj? Bardzo wiele razy powiedziałam słowo przygoda o tym wszystkim. Sucharna teraz.
damska wersja marynarza? Marynarka. Idziemy na przygodę. Tata zrobił dla ciebie niespodziankę na ogrodzie. Musimy znaleźć takiego X-a. Taki znaczek musimy znaleźć, wiesz? Idziemy się ubrać. Bierzemy kurteczkę. Idziemy wszyscy. Szybciej się ubierzemy, to szybciej pójdziemy, tak? Trzymaj się na nogę. Czapa. I teraz kurteczka. Poproszę jedną rączkę. Nie! Jeszcze kurtka, Mikołaj. Panie, jeszcze kurtka, bez kurtki nie pójdziemy. A no tak, buciki też trzeba założyć, zgadza się. A mamy te drugie kaloszki. Chcesz te kaloszki? Chcesz te czy tamte? No to daj mi rączkę. Tak, bam, zaraz założymy. Drugi? Kaloszki brudne, ale były używane wczoraj. Zobacz, my będziemy szukać teraz takiego skarbu. Auta! Może tam będzie auto. Chodź, Miki, chodź szukamy. Będziemy szukać skarbu, chodź, Mikołaj. Co tu jest? Mikołaj, popatrz co tu jest. Chodź, szybko. Zobacz. Coś jest X, czyli będzie skarb. Zobacz, Mikołaj. Ja. Masz łopatkę. Zobacz, tak będziemy kopać. No, trzymaj. To damy tu. Kopiemy. Tak, super. Tak, no, pomoże mama. O, coś tam było, o, słyszysz? Coś tam jest. Co tam jest? Zobacz, jak tam jest pudełeczko. Mikołaj, co to jest tutaj? Zobacz. Otworzysz to? Umiesz otwierać to pudełeczko? Yeah. Wow. Co jest w środku? Ja chwycę, no i wkładaj tą rączkę. Co tam jest? Głęboko, głęboko. Złote monety. Jest tam tego więcej? Oj, spadła nam złota moneta. Ślicznie. Co tam masz? Wow. Najlepsza zabawa. Tata też złota moneta dla ciebie. Dziękuję. Super. Widać, kto trzyma kasę w tym związku. Ja mam tylko dwie. Tata! Widać, kto trzyma kasę w tym związku. Dziękuję. Super. Oddawaj. To było tylko, jak to się nazywa przechowanie? Lokata. Lokata. Teraz powinna być moneta więcej. Nie pokażemy tego Mikołajowi do końca, ale mama powie, że... Idzie tu. Zobacz. Mama robi czary mary. Hops! Proszę. Spróbuj. No i to zrób am-am. No jedna złota moneta wymienia się na jedną czekoladkę. Mama musi zrobić czary mary, żeby była czekoladka. Mam zrobić czary mary? Zobacz, Mikołaj. Mama jest gotowa na czary. Zobacz, Miki. Mama to fajnie czaruje. Wszystko zamienia w czekoladę. To gdzie mam am? Tu nie mam, to są kuseczki. Musisz mi dać monetę, wtedy będzie czekoladka. No ale mama wszystkiego w czekoladkę nie zamienia. Powiedziałeś, że wszystko zamieniasz w czekoladę? Prawie wszystko, tylko złote monety. Trzeba je wykopać i wtedy są czekoladki. Jak mama począ się rączkami. Magia na dzisiaj wyczerpana, nie ma więcej czekolady. Dwie monety maksymalnie są w stanie przerobić na czekoladę. Dziennie. Uważaj, Mikołaj. Kusiu,
Co to jest? Kawka. 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 Zdrówko, tak. Kaweczka. A zobacz, co robi tam Bim. Pijmy na chwilę, wypijmy tą kawę. Tak, będziemy u ząbki, tak? Jak się myje ząbki? Pokaż. Tak się myje? Ząbki. Ty dzisiaj rano już myłeś, no nie? Popatrz. Bim myje ząbki. I ty też ma... Plum. Widzisz, wypluwa to co niedobre. Ale miał ząbki, widziałeś? A pokaż, gdzie ty masz ząbki? Tu masz ząbki. Teraz tobie. Ja idę po kolorowankę i kredki. Może jakkolwiek wypijmy tą kawę dzisiaj? A nie, nie, nie. Po tym nie rysujemy. Tatuś przyniesie kolorowanki za chwilkę. Pokaż mi, gdzie jest kaczka. Kwa, kwa. Tu jest kaczka. A gdzie jest ciufcia? Tu, tu. Tu, tu. Patrz, taką ma ciufcie Bing. Prawda? A balony? Gdzie są balony? Tu. Tu. A to jest trąbka. Jak robi trąbka? Tu, ru. Tak robią trąbki? Patrz. Tu, 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 tu. Zrób trąbkę. Tu, 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 tu. Zobacz, co tata ma dla ciebie. Co to jest? Zobacz, teraz możemy wyciągnąć i możemy kolorować, tak? Kolorujemy Bima. Ała. Ała? No, kredka się złamała. Biedna kredka. Wróciliśmy, przygoda dzisiaj zaliczona. Generalnie to Santiago jest bajką też dla starszych dzieci i ja mam wrażenie, że się tego hiszpańskiego potrafią nauczyć. Vamos, vamos, nie? Natomiast kamraci. Kamraci. Natomiast absolutnie wygrywającą spośród wszystkich tych bajek, bez dwóch zdań, jest bajka, która leci za nami, czyli Bing. O Bingu to ja bym wam mogła rozprawkę napisać. Naprawdę. Rozprawkę, powieść wręcz. Ojoj, złamało się. Ale to nic. Dlaczego Bing jest spoko bajką? I już jakiś czas temu wam polecaliśmy tą bajkę, gdy ją przez przypadek odkryliśmy. Dlatego, że po pierwsze, bardzo dużo uczy dziecko, jak się zachowywać w danej sytuacji, jak reagować na różne sytuacje, czego na przykład nie robić i dlaczego tego nie robić. Nie dotykaj gorącego kubka, bo się poparzysz, będzie ała, potem co z tym zrobić, jeżeli już się dziecko poparzy. Potem jest to wszystko tłumaczone na końcu. Natomiast za co ta bajka jest jeszcze fajna? Za to, że nie tylko uczy dziecko, ale uczy też rodzica. Uczy rodzica, jak się zachowywać, gdy dziecko ma zły humor, gdy dziecko się pokłóci z kolegą, bo tutaj jest trochę takie tarcie i żeby nie kończyło się to płaczem, jakimś krzykiem i tak dalej, no to tam jest dużo pokazane, jak właśnie dziecku coś wytłumaczyć i ogarnąć, no nie? Jakiś czas temu się pytałam, czy wasze dzieciaki mają ulubioną maskotkę i Mikołaj aktualnie posiada już ulubioną maskotkę i bez niej nie pójdzie spać, ani nie pójdzie bez niej na drzemkę. To nie jest tak, że on chodzi z nią po całym domu, ale bez niej absolutnie nie zaśnie na noc. No nie, musi być wydra i Bing. Musimy kupić drugiego Binga. No, tej samej wielkości. I go podmieniać, żeby one się równo zużywały, bo dziecko to wie. Na stronie Puls 2 znajdziecie właśnie takie kolorowanki z różnymi bohaterami z bajek, które pokazaliśmy wam wcześniej. Mikołaj właśnie pokolorował flopa na pomarańczowo. Ślicznie! Bardzo ładnie! Na koniec tego odcinka chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, że wszystko z umiarem jest dobre. Tak samo te bajki. To nie jest tak, że dziecko ma oglądać cały czas bajki i z nich uczyć się świata. Nie. Ale bajki mogą wam pomóc na chwilę odpocząć, pouczyć się z dzieckiem w inny sposób, gdzie wy też możecie tyłek usadzić po prostu. Zainteresować. Dziecko też wzoruje się na bohaterach z bajek. Bardzo mocno. Na przykład, nie wiem, widzieliśmy, że Bing się kręcił z kolegami i on też pokazuje, że on się tak samo kręci i tam kula po ziemi. Także dzieci bardzo dużo biorą z bajek, dlatego weźcie pod uwagę, jakie bajki wasze dzieciaki oglądają. No i co? My z naszej perspektywy zachęcamy was po prostu, żeby wpaść na Puls 2, gdzie poleci pasmo Puls Kids. Rano, gdy robicie śniadanie, może wam to bardzo dużo pomóc. Nie, Miki? Lubisz Binga? Ty kolorujesz autka teraz? Ja się skupiłam na tym, co do was mówiłam. Nie mam pojęcia, co tu się działo pobocznie. Możemy razem pokolorować. Chcesz? No. Dobra. Pokolorowałam. Miałam ochotę pokolorować.
Znaczy jestem strasznie ciekawa, jak wam mijają generalnie poranki z dziećmi. Czy to jest taka łatwa sprawa? Macie już opanowaną taką, wiecie, plan, który dzień w dzień tak samo, chociażby nie wiem co, lało, wiało, padało. Mają być zęby najpierw, znaczy najpierw siku, potem zęby, wiecie o co chodzi. Nie, u nas to jest bardzo takie ruchliwe. To tata, chodź, zagrajmy, szybko. Pół na pół. Tak gdzieś około, ty kurde, nie wiem. Ale co, jak to się gra, ja nie wiem. No musisz znaleźć parę. Kto ja szybciej? Już znalazłem. W karcie, Mikołaj dostał kawę. Jak tutaj mamy, to bierzesz kartę swoją i kto pierwszy znajdzie parę do tej karty, na przykład parasol, no nie? Tak. Jest łączony. I kto się pierwszy pozbędzie kart? Misiu. Co, ale nie możesz kłaść najpierw, kto się pierwszy pozbędzie kart. Ale to ja mam znaleźć, kto, o co ci chodzi? Ale no to trzymasz se, a nie, że kładziesz i se przykładasz. To tak nie gra. Ale mówiłeś, że mamy te same znaleźć i no, powiedzieć? Te same. Nie powiedzieć? Tak. No powiedzieć, ale mamy szukać. Nie tak, masz szukać, dopiero jak znajdziesz, to kładziesz. Aha. Tak to nie wiem, jak będzie 5 uczestników, to każdy będzie... Tak. Kwiatek! Każdy będzie krzyczał. Nie. Jak wuno. Kwiatek! Myślę, że jak wuno. Parasolka. Orzesz. Parasolka. Parasolka. Wiaderko. Nie, a to tak! Balony! Jerzyk. Drzewko. Trąbka. To coś... klocki. Tutaj mamy ten. Ciufcia. Ciufcia. Lody. Kaczka. Wiewiórka. Sprężyna. Drzewko. Auto. Klocki. O, jeszcze to nie muszla. Nie, co? To też że to jest? Nie ma. Jak jest? Muszla. Miałam więcej kart. Muszla. I... Nie ci Mikołaj zabrał ty kart? Nie, chyba. Mhm. Auto. To ma być? Auto. Lampa. Jerzyk. Nie. Jerzyk. Misio. 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 Balony. Balony. Klocki. 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 Jezu, wygrałam. Wygrałaś. Most satisfying. Jeszcze raz tylko to pomyślę. Motyl. Motyl. Rower. Okulary. Trąbka. Nie rysuj po tym, kotłuś. Trąbka. Se wybiera... A co ty tu robisz? Szukam. O tak, a ty tak cały czas? Ale o co ci chodzi? Bierzesz tą, którą masz z góry, odkrywasz. Tak? Papa, dokładnie. Ale kto to wiedział? Wszyscy! A jak nie mam z góry, to co wtedy? Oszusty. Jak nie mam zawsze, to jest taka gra, że zawsze coś masz. Zawsze coś masz? Zawsze coś to masz. To jakim tutaj tak wolno znajdujesz? Nie możliwe, że zawsze coś masz. Dobra, jeszcze raz. No i ja teraz mi nic buty? Nie pasuje. Zawsze. Rakieta. A widzisz, to już no, wszystko jasne. To się pasuje. To liczydło. Muszelka. To. Parasolka. Ty. Popatrz na to. No co? Ciuchcia. Ciuchcia? Wygrałeś? Nie, ale zobacz na to. Powiedziałem ciuchcia. Ale co? Ciuchcia? No. No i co? No i zobacz. Ale ty jesteś niedobry. Czemu ty tak? Jestem... Nie gram w tak. Nie gram z oszustami. Pan jak mi jest przykro, ty. I tak robiłeś dużo razy. Czemu? Czemu nie mogę? Kocham cię. A. Teraz tak zrobię dla jaj po prostu. To nie, ani raz tak nie zrobię. Nie wierzę ci! Widzisz? Zmarnowałeś zaufanie. 10 lat. 12. Jedna gra i wszystko już tak ma. No nie, bo to...
Ja się czuję wykorzystywana. Pamiętaj, jak będziesz coś grać parami, to masz być ze mną, a nie przeciwko mnie, ty oszuście, ty. Nie był przeciwko tobie. Bo jak będziesz przeciwko mnie, to będę musiała cię wydać, a tak to będzie dobre. Jeszcze raz gramy, a spróbuję. Ja teraz będę sprawdzała siebie i ciebie. To mózg mi wyparuje, miałam odpocząć. Spróbuj mnie oszukać. Nigdy. Ja ci już nigdy więcej nie zaufam. Pamiętaj o tym. Ta jedna gra przekreśli wszystko. Zobaczysz, będę cię monitorować, jak gdziekolwiek sam pojedziesz. Ty, mędziaku. Balony. Galaretka. Kurde, lampa. Lampa? Lampa. No. Przestań. Motyl. Nie, motyl. Nie masz motyla! Przykro mi jest! Oszuście ty! Jak mogłaś mnie tak oszukiwać całe życie? Trąbka! Teraz już nie wierzę! Trąbka! Nie ma! Czekaj. Trąbka! O, dupa, trąbka! Wygrałam. Nie. Jeden raz w życiu oszukałam, to się przeznaczyłam, bo inną kartę pamiętałam. Aha. Uznałem, że jest 1-1. Słabałeś kartę. My. Dajcie go. Aha, żeś mi ją żarła. Pokażę wam taki mój patent, jeżeli chodzi o brudy, które mamy po wyjeździe. To jest muzyka dla naszych uszu. Jak ja nie pościelę, to już nikt tutaj nie pościeli. Nazywa się kaszoki. Wciągniemy te kaloszki. Jeden tłuszcz. Trzy krople. Miałam piękne włosy, a teraz mam główienko. No miękko. Wyszczeliły niesamowicie.